Witam wszystkich serdecznie. Mamy hałas z drogi, wiaterek i póki co jeszcze sprzyjającą pogodę. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, więc dzisiaj plan jest taki. Jak te plastiki w miarę wyrozbierać, żeby się dostać do tego, co jest pod spodem. No to co, lecimy z koksem. Jak? Najpierw musimy zdjąć to, rybkę, kieszeń, właściwie w kolejności pokrywka, kieszeń, rybka, siedzisko, kanapa, ewentualnie bak. Ja wiem, że raczej będę wolał zdjąć ze względu na wygodę, ale nie ma takiej potrzeby. Więc tak, jak się to wszystko rozbiera? Unosimy, teraz tego nie będzie widać, ale powiedzmy kąt 45 stopni i ciągniemy w tą stronę. Tak, teraz widać, są takie dziurka w tym zawiasie, przez którą wyciągamy drugą część zawiasów, czyli te pipidówki. To jest tak, jak zdjąć kieszeń? Kieszeń jest przykręcona. Nie wiem, czy to będzie widać. Jedna śrubka, druga śrubka, trzecia śrubka, czwarta śrubka i jedna kieszeń, tak? Tak, te kieszenie są ze sobą tutaj spięte. Delikatnie, bo delikatnie wigli. Do tego jeszcze lewa kieszeń, wiadomo, że przez zamek musimy to otworzyć. Kable mają tutaj uchwyt, więc kable sobie należy wypuścić. I mniej więcej, po co to rozkręcanie śrubek nie będę nagrywał. Mniej więcej, spróbuję wykukać, ale mniej więcej gdzieś, nie pamiętam czy tu, czy tu, jest wsuwka, czyli kieszeń musi nam pójść w tą stronę. Tylko, że to nie jest takie łatwe, bo jest też rzep. Znaczy, trudne nie, bo rzep, no, ale że to nie będzie na zasadzie tak jak tutaj, jak odkręcimy śrubki, że sobie pociągniemy i pójdzie, tylko będzie coś będzie stawiało opór. Dobra, ja sobie to wykręcę i wrócę. Tak, pozbyłem się jednej śrubki, mianowicie tej. Tak sobie pomyślałem, że dla tych, którzy pierwszy raz będą rozbierać, bo zwana rybka, taki ma kształt dla mnie rybki, jest spięta kilkoma zatrzaskami, to jest łatwe do wyjęcia. Tutaj się wyciąga, wysuwa, tylko kieszeń tutaj też jest spięta takim dość solidnym, większym haczykiem i doszedłem do wniosku, że zdjęcie rybki najpierw będzie łatwiejsze, później zdejmowanie kieszeni, żeby zdjąć rybkę. Tu mamy jedną śrubkę. Tutaj pod kanapą ukrywa się grzybek, czyli odciągamy to. Zresztą zdejmę kanapę i spróbuję to pokazać. Pod kanapą ukazał nam się taki oto widok. Jest tak, ta gumeczka, bo tutaj to się wszystko ładnie spina. Ta gumeczka jest tutaj przytrzymywana, jak sobie ją odciągniemy, bo to jest guma. Nie bać się, odciągamy. Widać tutaj ancymona. Jakieś 2-3 cm od końca. Odciągamy sobie to tu. I to samo będzie z drugiej strony. I taki kawałeczek czegoś nam schodzi. Na chwilkę położę tu. I teraz tak. Rybka, tak? Tu mamy. Odciągamy, nie bać się. Tu jest takie coś. Tak, grzybeczek, gumeczkę. Teraz spróbuję jedną ręką. Nie ma problemu. Generalnie wiggly. Tu jest kilka haczyków. Nie o tym haczyku tutaj mówiłem. Tak, kieszeń ma dość spory hak, dziura. Później plastik. Z tego co pamiętam, od góry tu powinien być haczyk. Tu, gdzieś. Nie, to na dole są. O, jeden, dwa. Ten już jest. Ten już ucierpiał. Aczkolwiek całość jest, te plastiki są dość miękkie, elastyczne i to się wszystko ładnie poddaje. I to jest, tak jak wspominałem,
zdejmujemy to też dlatego, że tu mamy jedną ze śrub trzymającą bak. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zdejmowaniu kieszeni? Dwie rzeczy. Jedna. Pod śrubką podkładka, więc jak będziemy to tu zdejmować, jest dość ciasnawo, żeby nam nie wpadła w czeluść ciemną. Druga rzecz jest taka, konkretnie w moim egzemplarzu, w innych podejrzewam będzie podobnie. Te odstępy, te dystanse, tuleje, od spodu jest, jak to powiedzieć, później pokażę, ale czyli mamy tuleję idącą przez plastik i od spodu jest podkładka i to jest jedna całość. W momencie jak to wszystko ruszymy, też lubi spaść w czeluść wielką. Dobra, więc tak, tutaj kabelki sobie wyjąłem, o tych antymonach opowiedziałem. Nie da rady rozpiąć, tak? Jeszcze. Spróbujemy sobie dźwignąć lekko kieszeń. Jedna ręczka. I o tym mówiłem. O tym mówiłem. Chwileczkę. Tutaj zadziałamy takim, o, pomysłem w stylu magnes. Ja sobie to wydłubię. I takiego antymona. Drugi wiem, że mi się trzyma. Należy pilnować. Teraz tak, skoro kieszeń nam tu już lekko chodzi, tutaj się rozepnie i ja to spróbuję dźwignąć, będzie widać, gdzie ją trzyma. Mniej więcej gdzieś tu. Będzie coś widać? Nie. Ale większa odległość, ciut do góry i do siebie. U mnie idzie łatwo i teraz tutaj rozpinanie tego. Hop. I o czym była mowa? Tak, tu mamy tą suweczkę, ale mniej więcej gdzieś tu powinien być przyklejony rzep. U mnie było przemalowywane, więc go nie ma. To działa jest. I to będzie trzymało, czyli w standardowym przypadku tutaj należy gdzieś jeszcze w międzyczasie to podważyć, zanim pchniemy w tym kierunku. Pociągniemy, pchniemy. Tak. Ups. Wiggly, 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 wiggly. Żeby nam to ładnie sobie tu powieszę na kabelku. Kabelek dorabiany, tam gniazdo zapalniczki zorganizowane, żeby nam tutaj się ładnie to zsunęło. Dobra, teraz druga strona. Analogicznie. Teraz tak, te śrubki zarazem przykręcają baki. Teraz jest ciekawa rzecz, to nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką zrobić. O co nam bak będzie haczył? Tu, jak będziemy go wyciągać, on się może o coś zahaczyć. O plastiki. Te śrubeczki mamy odkręcone. Teraz po prostu jedziemy z bakiem do góry. Najnormalniej w świecie. No i co zrobić? Ano, ja sobie użyję jednej rączki. To jest ciekawa rzecz. Tu podpowiem. Jak skręcimy na maksa kierownicę, bak oprze nam się tutaj na kierownicę. Możemy sobie go przechwycić treczetką albo czymś tam. I możemy próbować grzebać tam. Na przykład wymiana filtra. Ja osobiście zdejmuję go. Żeby go zdjąć, mamy. Nie wiem, czy to będzie widać w tych ciemnych czeluściach. Spróbuję gdzieś. No tak. Tu lewa strona, tak. Tu wtyczka zasilania pompy. Wiadomo, odpiąć. Przelewowy, powietrze i paliwo z drugiej strony. Tylko to paliwo z drugiej strony, to ono jest upierdliwe. Od razu uprzedzam. Ja tu spróbuję lampkę włączyć. O. Bo paliwo nam się trzyma. Tu jest jeden uchwycik, to. I tam jest się ciężko dostać, mimo wszystko. Zdejmujemy węże i spróbujemy się tam dostać. I później nam zostaje ta śrubka do odkręcenia. No, jak odpiąć ten przewód? Załamany 90 stopni i
to dziadaństwo nam troszeczkę przeszkadza, ale szybko z łączka, czyli tutaj łapostość, nie na to, tu ściskamy te oba, czyli góra, dół, jest przewód zatrzaśnięty w tym momencie, w tym miejscu zatrzaśnięty jest oto, więc jak sobie ściśniemy, to nam troszeczkę wyjdzie, a później wiggly, 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 żeby z tym narożnikiem 90 stopni zmieścić się tutaj, w tym miejscu. Teraz opuszczę sobie bak i wyciągam tą śrubę. W ten oto sposób tyle flaków mamy na wierzchu. Jeżeli chodzi o filtr powietrza, no to wiadomo, śrubki dookoła plus śrubka na środku. Ale jeżeli chcielibyśmy się dostawać gdzieś dalej, na przykład pokrywa zaworów, z tyłu mamy tą plastikową osłonkę poprzyczepianą gdzieś, znaczy generalnie łatwa sprawa. Tu haczyk, analogicznie z drugiej strony haczyk. Tu mamy takie prowadnice, które to wszystko ustawiają w tym miejscu, żeby to się trzymało. Ta jest łatwa. Z przodu pokrywa będzie ciężka do zdjęcia. Jakieś coś. Słychać? Też plastik. Ale on jest podczepiony. Z przodu, niech go złapę. Tu. Tutaj na chłodnicę. Tu ma haczyki, także z tamtej strony wyjdzie i będzie sobie latał, nie chce wyjść, bo tu jest zatrzepiony. Właściwie tu jest z dwóch stron. Prawa, lewa, czyli tam jest jeden, tu jest drugi. Dobra, jedziemy z koksem. Jak zdjąć filtr powietrza? Nie wiem, trzeba poszukać. Ja już widzę, że tu mamy jeden z zaworów, tu mamy jeden czujnik, tu się ukrywa drugi czujnik. Dobra, to zdjęcie tej rurki łatwizna. Tu jest kolejny łącznik. Zdjęcie tamtej rurki łatwizna. To powinno być łatwo. Będziemy wszystko rozpinać. Tu uchwyt do przewodu paliwowego. Czujnik. To najpierw sobie to rozepniemy i zdejmiemy górę. Śruby wykręcone i naszym czeluściom ukaże się wszystkie flaki. A to sobie odłożę i schowam filtr powietrza. Oj. Także w taki sposób się tutaj możemy dostać. Nie jest źle. Bywało gorzej. Tutaj jeszcze widzę, muszę sobie wykręcić, rozkręcić uchwyt, bo jak widzicie, tu już wyzdejmowałem zaciski, rozpiąłem czujniki. Także jeszcze ta śrubeczka. Jeszcze dwie. Dlaczego byśmy się chcieli tutaj dostać? Na przykład sprawdzanie luzów zaworowych. Teraz jak zdjąć górę? No to już tam mniej więcej dookoła powiedziałem. Tylko w różnych motocyklach jest to przyczepiane od spodu gdzieś tam do przepustnicy. A tu mamy wkręcane tędy. Te śrubeczki tu. To jest to, co nam będzie trzymało dół boksa filtra powietrza.